Witamy, dzień dobry. Jesteśmy w trakcie niedzielnej kolejki ze Staletligą. Już za chwilkę cztery spotkania na najwyższym poziomie. Stalek z Ekstraligi, z nami Ariel Stawski. I Maciej Grodzki, doskonale witamy, wszystkim znany. Witamy serdecznie. Wprowadzamy małą innowację do całych rozgrywek Staletligi. Przed każdą kolejką Ekstraligi będziemy spotykać się w takim mini studio. Przygotowywać Państwa będziemy do całej kolejki Ekstraligi. Po każdym spotkaniu będziemy omawiać dany mecz. Pierwszym spotkaniem, które tutaj będziemy mogli zobaczyć, będzie pojedynek pomiędzy Olimpią MGE Grudziądz a zespołem Świeckich Orłów. Już za chwilkę te dwie ekipy wybiegną na parkiet i zainaugurują rozgrywki Stalek z Ekstraligi. No właśnie, z jednej strony drużyny, które doskonale znamy i które doskonale pamiętamy z poprzednich edycji Halowej Ligi Piłki Nożnej Staletliga, ale też macie i nowości, debiutanci, takie ekipy, które dzisiaj rozpoczną swoje bytowanie na boisku. Jesteśmy bardzo ciekawi, jak wszyscy poradzą sobie z tym, co ich będzie czekało ze swoimi pojedynkami. Jak obstawiasz, jak to będzie wyglądać? Dokładnie tak. Rok temu mieliśmy 8 drużyn, w tym roku mamy 9. Dwie ekipy uzyskały od nas dzikie karty. Jest to toruńska Encanto, Salon Wnętrz Karczma Gęsia Szyja oraz powracający do Stalek z Ekstraligi zespół Kręgielni Ewamar Radbox, czyli ekipa tutaj, którą złożył Michał Krześniak razem z Klaudiuszem Sikorskim oraz Radkiem Podgórskim. Na pewno poziom Ekstraligi będzie wysoki. Ciężko wskazać jednego faworyta, który mógłby odstawić dalsze zespoły w dalekim dystansie. Na pewno te spotkania, które będziemy widzieć, będą na pewno zapewniać nam spore emocje, jak zawsze dwójka arbitrów, dodatkowe emocje w postaci szału kart, menedżer Ekstraligi, także na pewno będzie się działo. No właśnie, przypominamy o tym, że menedżer też wystartował. Wy również możecie kreować swoje staletligowe drużyny i patrzeć później, jak wasze typy sprawdzą się na boisku. Są oczywiście do zdobycia nagrody, więc zachęcamy do tego, aby zalogować się na stronie Staletligi do menadżera i pobawić się razem z nami właśnie w takiej formie. W zeszłym roku wyszło to super, naprawdę uczestników cała masa, później ta klasyfikacja i kolejne punkty, które w mniejszej albo większej ilości były dodawane. No bardzo fajnie to żyło, także zachęcamy do tego, abyście również w tym roku podjęli swoje rękawice i pobawili się razem z nami. No cóż, nie pozostaje, myślę, macie nic innego, jak... Zapraszamy oczywiście na pierwsze spotkanie. Jeszcze zaproponuję małą zabawę, Ariel. Wynik spotkania numer 1. Naprawdę? Aż tak? No dobrze, no to ja postawię na Świeckie Orły. Dzisiaj tak wszystko idzie w wysokie wyniki, no ale powiedzmy, że 5-2, a co tam dla Świeckich Orłów? Dobrze, to żeby było jeszcze ciekawiej, więcej pikanterii, to ja z kolei swój typ kieruję ku zespołowi z Grudziądza 4-3. Zobaczymy. Wszystko zweryfikujemy już za chwilę po meczu. Będziemy mogli też tutaj oczywiście, jeżeli któremuś z nas się uda, druga osoba będzie mogła podogryzać. Ja dobrze, zobaczymy, czy będziemy sobie dogryzać. Wy też w komentarzach na Facebooku zachęcamy do tego, abyście podawali swoje typy do tego meczu, w wyniku tego meczu. Przenosimy się powoli na boisko, życzymy dobrych, pozytywnych wrażeń. Spotkamy się po meczu, aby go omówić i przeanalizować to wszystko, co się działo na parkiecie. Do zobaczenia.
No i witamy serdecznie po przerwie. Pierwszy mecz Stalek z Ekstraligi. Olimpia MG Ego Invest podejmie zespół Świeckich Orłów. A teraz jeszcze miła uroczystość dla Michała Majki z Olimpii. Zawodnik odbiera nagrodę za show card. Jeszcze rozliczamy ostatni sezon. Orły już na parkiecie, drużyna Olimpii również. No i za chwilę pierwszy gwizdek, który rozpocznie to spotkanie. Spotkanie, przypomnę, Stalek z Ekstraligi. Pierwsze w tym sezonie ekstraligowe starcie. Olimpia zagra w składzie Dawid Bereza, Jakub Bolin, Sebastian Fiałkowski, Jarosław Górski, Paweł Górski, Michał Majka i Marek Muller. Natomiast Świeckie Orły to Maciej Góra, Patryk Jarantowicz, Karol Misiaszek, Karol Murawski, Jakub Radkowski, Maciej Śliwiński i Damian Wietrzykowski. Zaczynamy! Pierwsze sekundy tego meczu dla graczy Olimpii. Ale szykuje się odpowiedź Świeckich Orłów nad bramką Jakub Radkowski. Śliwiński. Próbował tam dośrodkowywać Maciej Góra, ale zablokowana ta próba. Wciąż przy piłce Świeckie Orły. Wydawało się, że było tam zagranie ręką, natomiast nie dopatrzyli się tego sędziowie. Gramy dalej. Ostrzejszy fragment meczu przed szansą. Olimpia i wykorzystują tę szansę. 1-0. Jakub Bolin zdobywa pierwszą bramkę. Thank you.
strata piłki, teraz jest szansa na odpowiedź świeckich Orłów, ale strzał Radkowskiego obok bramki. Wciąż Orły. Udało się utrzymać piłkę na polu. Jakiś tam uraz Macieja Góry, ale wstał i gra dalej. Szansa, ale na posterunku bramkarz. Ładnie to rozegrali gracze świeckich Orłów. Oni wciąż przy piłce. O wiele częściej goszczą pod bramką przeciwnika teraz. Słupek ratuje Olimpię przed utratą bramki. Niepocieszony Maktem Radkowskim. Znów strata Olimpii i 1-1. Maciej Góra. Wisiała ta bramka w powietrzu. Tak jak już powiedziałem, o wiele częściej gracze świeckich Orłów goszczą pod bramką swojego przeciwnika, chociaż teraz inicjatywa po stronie Olimpii, strata piłki, nie było tam faulu. Odgwizdany faul. I piłka dla świeckich Orłów. 4 minuty grania już za nami. Wciąż inicjatywa po stronie świeckich Orłów. Nie dają za bardzo pograć kolegom. Ale teraz strata i Olimpia może ruszyć do ataku. Przytomnie tam jednak. Karol Misiaszek. Śliwiński.
Na posterunku teraz bramkarz. Próbował Patryk Jerantowicz. Niecałe 10 minut do zakończenia pierwszej połowy tego spotkania. Na tablicy wciąż remis. Utrzymują się Orły przy piłce. Rusza Olimpia, nie było tam faulu. Teraz strata niebezpiecznie, dwóch na jednego, ale nie opanował, nie zdołał opanować tej piłki Radkowski. Jarosław Górski zagrał w tej akcji nieprzepisowo. Dwa przewinienia na koncie Świeckich Orłów, jedno przewinienie po stronie Olimpii MG Coinvest. Ależ teraz było gorąco pod bramką Olimpii, nie udało się tego zakończyć bramką. Od razu odpowiedź. Ale ten strzał wysoko, wysoko ponad bramką. Również obok bramki Maciej Góra. Kolejna szansa przed Świeckimi Orłami, ale udaje się to wybronić. No. Trochę przypadku, ale ten przypadek mógł się zakończyć prowadzeniem Świeckich Orłów. Natomiast ten strzał już nie wniósł nic do całej historii. Damian Wietrzykowski ponad bramką. Wietrzykowski. Do góry. Zastanawiają się, jak ruszyć z tą akcją. Kąsają gracze Olimpii. Strata piłki i... od razu Bolin do przodu. Zorganizowała się już ekipa Orłów w obronie, strata piłki. Rusza Maciej Góra, ale powstrzymany ten atak. Wciąż
wciąż 1-1. Sześć minut do zakończenia pierwszej połowy tego spotkania. Leży zawodnik Olimpii. No i będzie potrzebna pomoc pani pielęgniarki. 1-1. Chwila przerwy w meczu. Wygląda na to, że Sebastian Fiałkowski nie będzie w stanie kontynuować już dzisiaj spotkania. Kolejna szansa dla Orłów, niestety dla nich niecelnie i znów broni bramkarz. Wciąż 1-1. Tym razem starcie z Maciejem Górą odczuł bramkarz Grudziądzan. Ależ teraz nie dowierza Michał Majka w to, co się wydarzyło. Pusta bramka i wręcz 100% szansa na to, aby objąć prowadzenie w tym spotkaniu. No ale nie tym razem. Wciąż 1-1. Teraz szansa i to jest... bramka dla Świeckich Orłów. 2-1. Patryk Jarantowicz. Wyprowadza swoją drużynę na prowadzenie. Niecałe 5 minut do końca pierwszej połowy. 2-1 prowadzą Świeckie Orły. Próbuje Olimpia. Dobra.
Żółta kartka. Ukarany nią Patryk Jarantowicz. Strata piłki, znów Orły, ale nie udało się Jarantowiczowi wykończyć tej akcji. 4 minuty do końca. Dwa do dwóch. Świetny strzał Jakuba Wolina. Przerwa w grze ucierpiał Michał Igniński. Możemy już kontynuować. Obok bramki. No, była szansa na objęcie prowadzenia, ale teraz odpowiedź Świeckich Orłów. I znów strzał ponad bramką. I znów szansa, i znów ponad bramką. Kolejny rzut rożny. 2 minuty do zakończenia pierwszej połowy tego spotkania. Szansa przed Olimpią. Wszystko wyjaśnił Karol Misiaszek. Gramy dalej. Olimpia będzie miała szansę z rzutu rożnego. Strzała, ale paruje to Karol Murawski. Thank you.
ostatnie 60 sekund tej pierwszej połowy przed nami. Na posterunku Marek Muller. I rzut rożny dla Świeckich Chorów. Mamy przerwę dla Olimpii Grudziądz. Wracamy na ostatnie 20 sekund do pierwszej połowy meczu między Olimpią MG Eco Invest a Świeckimi Orłami. Sparowany ten strzał przez Mullera. No i mamy jeszcze 4 sekundy na skonstruowanie akcji. Daleki wyrzut. I koniec pierwszej połowy. Jak na razie na tablicy wyników remis 2-2.
już za chwilę początek drugiej połowy. Jak na razie 2-2 na tablicy wyników. No i zobaczymy, jak się potoczy kolejnych 15 minut meczu pomiędzy Olimpią MG Ecoinvest a Świeckimi Orłami. Na razie akcja Olimpii i wybroniony strzał. Znów szansa przed piłkarzami Olimpii. I na posterunku teraz Karol Murawski nie dał się zaskoczyć. Wciąż Olimpia, bardzo dobry początek tej drużyny. Teraz szansa dla Orłów. Strzał Radkowskiego obok bramki. Również obok bramki Dawid Bereza. Próbują obie ekipy wyjść na prowadzenie. Teraz Radkowski, ale niecelny ten strzał. Daleki wyrzut. Szansa przed Olimpią. Znów bardzo dobra obrona Murawskiego. Przecięte teraz podanie. Dwie minuty gry za nami, wciąż 2-2, teraz strzał ponad bramką. No i mamy faul. Chyba pojawi się kartonik, jest żółta kartka. Ukarany nią Dawid Bereza. Mamy Śliwińskiego, mamy górę. Zobaczymy, kto zdecyduje się na strzał. Góra i broni to Muller. Ale wciąż Świeckie Orły przy piłce. Strata piłki i szansa dla Olimpii. Jak to rozegrają? Również Olimpia traci piłkę. Szansa, nie ma gola, jest gol!
Gol samobójczy, troszeczkę pechowo to wszystko wypadło. No ale na pewno Orły nie mają prawa do narzekania. Widać, że zachęceni tą sytuacją gracze w niebieskich koszulkach szukają kolejnej okazji do zdobycia bramki. Na razie jednak to Olimpia w posiadaniu piłki. Strata i już ruszają Orły. 2-3. Strzał z dystansu Jakuba Radkowskiego, ale strzał nieco. Nie udało się opanować tej piłki. I znów Olimpia. Czwarta minuta drugiej połowy, 3-2 dla ekipy Orłów. Gracze z Życimia nie mogą na razie znaleźć tej drogi do bramki. Może teraz, strata piłki. Strzał z dystansu prosto w ręce bramkarza. I znów świeckie Orły mogą kreować swoją akcję. Próba! I na posterunku Muller. Mamy faul. Rzut wolny. Jak to rozegra jako Bolin? Strzał. Strzał obok bramki. Przy piłce Olimpia, ale teraz strata. 2-2. Obok bramki. Znów Orły. Strzał. Obroniony.
Piłka w rękach Müllera. Próbuje coś zdziałać Olimpia. Będziemy potrzebowali pomocy pani pielęgniarki. Opatrywany z boku boiska Paweł Urski. Ale teraz wydawało się szansa dla Olimpii. Przyjmują piłkę Orły, ale piłka wraca do Drzycimia. Nie było tam faulu. Atak świeckich Orłów na posterunku Müller. Trzech na dwóch. Strzał obok bramki. Jaka będzie odpowiedź? 3-3. Michał Majka doprowadza do wyrównania. Na 7 minut przed zakończeniem tego spotkania wszystko tak naprawdę zaczyna się od nowa. Orły sygnalizowały zagranie ręką, ale sędzia zdecydował się nie odgwizdać tego błędu. Ofiarnie w obronie, ale to wciąż gracze Olimpii będą mieli szansę na skonstruowanie akcji blisko bramki przeciwnika, ale nic z tego nie wyszło. Szansa dla świeckich Orłów. Również wprost w ręce bramkarza. Będziemy mieli żółtą kartkę po tym faulu.
ucierpiał w tym starciu Maciej Śliwiński. I czerwona kartka. Ukarany nią Dawid Bereza. No i mamy czerwień. Dwie minuty w osłabieniu dla ekipy Olimpii, chyba że stracą bramkę, wtedy wszystko wróci do normy. Szansa dla Orłów. Starają się wykorzystać tę przewagę, ale też odpowiedź ekipy z Drzecimia. Bramka! 4-3. Okazuje się, że grając bez jednego zawodnika też można zdobyć gola. Pokazuje to Olimpia MG, Eko Invest, konkretnie Jakub Bolin. No i to świeckie Orły muszą zacząć gonić wynik. Zablokowany teraz ten strzał. Pięć minut do końca. I mamy remis. 4-4. Maciej Góra. I mamy przerwę. 4-4. 5 minut do końca. I wracamy do meczu. Cztery do czterech, 5 minut do końca. I wynik, który zdecydowanie nie satysfakcjonuje ani jednej, ani drugiej ekipy. Zobaczymy, co dalej. Thank you.
Piłka po stronie Orłów. Strzał, ale bramkarz na posterunku. Karol Murawski broni ten strzał. Piłka zawisła nam na kurtynie. No w zasadzie na kotarze. Trzeba było dać drugą. O i ta piłka nie przyniosła szczęścia Olimpii. Na posterunku numer 4 minuty do końca. No i Orły, no. Orły, kolejna akcja Orłów, ale tym razem zakończona niecelnym strzałem i od własnej bramki Drzycim. Bez faulu szansa na prowadzenie, ale też na posterunku Murawski. I jaka decyzja? Potrzebna pomoc pielęgniarki. Mamy żółtą kartkę. Ukarany nią Maciej Śliwiński. A Olimpia z rzutem karnym. Czy wyjdą na prowadzenie? Gol! Jakub Bolin. I mamy 5-4. Trzy minuty do końca tego spotkania. Zagranie ręką. Coraz większe emocje na parkiecie Stalex Ligi.
Muller na posterunku. I rusza Olimpia. Obok bramki od razu rozpoczynają Orły. Od razu szukają sposobności do wykreowania akcji, która przyniesie im upragniony najpierw remis, a później może coś więcej w tym meczu. Na razie jednak inicjatywa po stronie prowadzących w tym meczu zawodników Olimpii MGK Invest. Dwie minuty do końca. Jeszcze Orły, jeszcze próbują. Nie było tam faulu, gramy dalej. I teraz... No może mieć pretensje do siebie Radkowski. Rusza Olimpia. Kolejny faul, kolejna przerwa w grze. Odczuł to Jakub Olin. Piąte. Przewinienie na koncie Olimpii MGK Eco Invest. 40 sekund do końca. Muller na posterunku broni ten strzał. Jeszcze niecałe 20 sekund. Koniec! Olimpia MG Eco Invest pokonuje świeckie Orły 5-4.
chwila przerwy, za moment studio i po nim kolejne ekstra.